Ostatnio, moi drodzy, zupełnie przez przypadek użyłam tego kremu, znaczy przez przypadek wyciągnęłam ten krem z kosmetyczki, bo miałam jego w Polsce i wiecie, to są takie miniatury, które ze sobą wożę. Mogę zobaczyć się 2 tygodnie i cały czas pełno tego kremu. Tutaj jest 24 miesiące do zużycia, do otwarcia, ale mimo wszystko go wyciągnęłam i przed tym kremem nałożyłam to serum z Bielendy i powiem Wam, że mieszanka po prostu wybuchowa. O ile ten sam krem dosyć często tą buzię pozostawia taką matową, myślę, że on nawet ma takie zadanie, to po prostu z tym serum buzia była tak nawilżona, taka dożywiona, no po prostu, może tutaj będę mówiła, no po prostu świetnie, świetnie to wyglądało, także to samo robię właśnie w tym momencie. Taki mam zamiar, także używam takiego duetu, a wyglądam, zobaczcie, no z tymi moimi włosami to jest po prostu masakra. A ogólnie myślę, żeby sobie będąc w Polsce, albo tutaj w Anglii, ale myślę, że prędzej to w Polsce będzie, zrobić refleksy, takie jasne, brązowe. Co Wy na to? Mi się wydaje, że refleksy ładnie wyglądają do włosów prostych. Jestem wręcz przekonana. Mi się wydaje, że to będzie ginęło na włosach kręconych i będzie takie byle jakie. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. Chce mi się coś zmienić, chce mi się... Nie wiem, coś mi się po prostu chce zmienić. Także proszę Was, napiszcie mi, jeżeli wiecie, to dajcie znać. Ja Wam powiem szczerze, że nie, no do fryzjera to ja chodzę bardzo często, ale farbowania włosów nigdy no, miałam 2-3 razy w życiu, ale to dawno, dawno temu. Nigdy, że tak powiem, w dorosłym życiu, także dajcie znać, co Wy na to myślicie. I jeżeli myślicie, że refleksy będą dla mnie dobrą opcją, to napiszcie. Bo ja sama nie wiem. A, i może jeszcze coś mi doradzicie. Widzicie, my mamy tutaj takie zacieki. Niestety nie było to zrobione, nie było to porządnie umyte od razu po tym, jak było fugowane. I ja no za żadną cholerę niczym tego nie mogę domyć. I wszystko w tej łazience uwielbiam, ale tylko jak wchodzę i to tylko tutaj, o, w tym miejscu akurat, tutaj, gdzie słońce pada najczęściej z okna, widzę te właśnie takie coś. No wszystkim próbowałam, cifem, nie cifem. Widzicie, tutaj jakiś kawałek mi się udało doszorować, ale wszędzie indziej szorowałam i to po prostu nie schodziło. Kto wie, jak się tego pozbyć? Jak się tego pozbyć, kochani? No to jak jeszcze jestem w łazience, to od razu pokażę najnowsze Denko Method Waterfall Hand Wash. Oczywiście, tak jak mówię, Method. Super, super, super. Chyba mam kolejne mydło Method. Zaraz zresztą zobaczymy, co tutaj będzie nowego lądowało w tej łazience. W sumie, moi drodzy, to mam taki zapas. To, co kupiłam w Niemczech, to jest Alverde. Tylko mi się wydaje, że ten zapach jest bardziej łazienkowy, bo tutaj widzę, jest cytryna. I w ogóle dlaczego ja wziąłam taki dziwny zapach? Cytryna i mięta? Także typowo taki kuchenny mocno. Ale mam też w zapasie Method, tu jak widzicie, Vivid Watermelon, także wezmę sobie to, dam do łazienki i tak, interesujące fakty. Miało być tak grzecznie, miałam od dzisiaj jeść w domu, zrobiliśmy wczoraj takie ładne zakupy. Nie pamiętam. Jedziemy żreć na zewnątrz. Ale... Spoko, postaram się być rozważna. I romantyczna. I romantyczna. Ja będę tylko romantyczny. Będziesz tylko romantyczny? Bardzo nie, mi się podobają te rozważał, co jest. Nie będziesz rozważał, co jest? A dzisiaj znalazłam na oczach paletkę z Tati. No świetna ona jest moim zdaniem. Bardzo, bardzo moje kolory i cienie po prostu, tak jak to mówią, same się blendują. One naprawdę się same blendują. To znaczy, że się same blendują, że się rozcierają. Fajnie, że nie ma takich mocnych linii. Widzisz, one są takie jakby wszystko w całość przechodzi. Fajnie to wygląda, moim zdaniem. Moim małym, skromnym zdaniem. Jedziemy spotkać się ze znajomymi i zjeść gdzieś na zewnątrz. A jeszcze wczoraj właśnie, jak byliśmy z Radosławem sami zjeść, to mówiłam, a szkoda, że nie wyszliśmy z żadnymi znajomymi zjeść. I o, proszę, dzisiaj. Także idziemy. Stopni 9. Boże, stopni 9, a ja w futrzaku. No, już prawie lato. Mówiłem wczoraj, że już jest prawie jesień. Prawie lato, prawie jesień, ale... Prawie wiosna, znaczy. Prawie wiosna, ale u Żanety widziałam na Insta, że zaczął padać śnieg wczoraj i piszę do niej, Boże, a u nas wiosna, a ona do mnie, u nas też była wiosna. Tak? I tak spadło, no w nocy, także ale jest nadzieja. Zobacz, 2 lata temu w lutym spadł taki śnieg, że sparaliżowało Anglię. Tak, 2 lata temu i 3 lata temu. Jeszcze przed nami. Tak, i to zaczęło się chyba w październiku. Na pewno 2 lata temu, już Wam to mówiłam, ale na pewno 2 lata temu chyba, albo już 3 lata temu, teraz już nie pamiętam. Pamiętam, że nie szłam do pracy, bo właśnie było tak bardzo zaśnieżone i nie trzeba było iść do pracy, jeżeli było to ryzykowne. Także ja akurat nie poszłam, co prawda nie miałam bardzo daleko do pracy, ale Radek wychodząc z domu na śniegu skręcił sobie kostkę.
Także wiecie, jest to niebezpieczne i jeżeli jest zaśnieżone, nie odśnieżone, to dalej do pracy nie będę chodziła, jeżeli tak. będzie znowu śnieg. Czy masz nadzieję, że będzie śnieg? Nadzieja. Może w Polsce będzie, bo jak będziemy w Polsce, to ma być ten. Tak, może. Może będzie super, by było. Chciałabym troszeczkę śniegu. Jak byliśmy w Polsce chyba 3 lata temu, czy 4 z Mańką, pamiętasz? Co chodziliśmy? Nie, to było jeszcze dalej. To było na Jacka i Ani wesele. No to teraz było 4 lata. To było tak biało. Super było, nie? I pamiętam, że żeśmy robili zdjęcia, ty całe na czarno, ja całe na czarno, Mańka, pies moich rodziców, cała czarna i na białym śniegu jesteśmy. Świetne to zdjęcie mogliśmy jest. Mogliśmy zrobić na żółtym śniegu, przecież. No mogliśmy zrobić na żółtym, ale chodziliśmy w takich terenach, gdzie było biało. Pamiętajcie, nie jedzcie żółtego śniegu, a już na pewno brązowego. No zaczną znowu grzyby rosnąć. Wieczory, te? Jak śnieg stopnieje. No. Masakra. Pamiętam to jak dziś. Zawsze wiosna to były przebi śniegi i przebi pieski. Przebi kubki chyba. Psie kubki, kurde, wychodziły ze śniegu też. Pięknie to wyglądało. Strasznie, masakra. Ale tutaj tego nie ma, nie? Nie, nie. No tutaj chyba, że w parku gdzieś na łące. Znaczy w parku na łące. W parku nie, ale na łąkach. Zdarza się, że ktoś tam nie podniesie. No bo gdzieś, wiesz, czasami jak gdzieś pies ucieknie, ja mi się też nieraz zdarzyło, że gdzieś Luna albo Borys poleciały w górę, mimo że tam poleciałam, to wiecie, no czasami nie wiesz, jak są znaleźć. Ten guide dogi dla niewidomych? No. Kto podnosi ich kubki? No chyba nikt. Nie? No pytanie. No pytanie. Jak to jest, wiecie? No chyba nikt. Wow, nie podnosi. A ja jeszcze, mało tego, ostatnio właśnie oglądałam na stronie... ja wam mówiłam, że należę do wszystkich tam pitbullowatych i takich innych stron na Facebooku. No i chyba na stronie, na której z tych stron, było pokazane właśnie, że para zaadoptowała psa i oni z tym psem, Radek, wszędzie latali. Ostatnio polecieli gdzieś tam między Stanami, ale gdzieś tam dosyć dużą drogę polecieli. I się też właśnie zastanawiałam i było dużo pytań, ale już później nie wróciłam. Jak ten pies chodził do toalety? Bo ten lot był jakoś chyba 7-godzinny czy coś takiego. Pies wytrzyma. To nie jest tak, że pies musi. Że on będzie piszczał w samolocie. Pies jest tak przerażony w samolocie, że on... Nie, bo on normalnie z ludźmi w siedzeniach. No, tak, no ale w domu pies też nie nasika bardzo długo. No? Dziwne. W ogóle, człowiek w ogóle zobaczcie, trzymać. W ogóle toaleta psów, mamy temat. Ale mnie zawsze na przykład zadziwia to, że jak pada, jak Borys i Luna nie chcą wychodzić, jak Luna nie chce wychodzić na dwór, to... No i Borys jak też był, nie? To nie piły. Nie jedzą, nie piją, żeby nie wychodzić na dwór. Jakie to jest... mądre. No, jak ja nie muszę, też nie wychodzę na dwór, jak padam. A Jezus. Ale zabawny jesteś, wiesz o co mi chodzi. Także to takie mądre są stworzenia. Nie ma nic lepszego niż przycupnąć przy krzaczku. Takie to są mądre stworzenia, że to normalnie, ale zadziwiające. Dobra, jesteśmy już na miejscu, także więcej głupot nie gadamy o psich toaletowych potrzebach. Life is a winding road. No telling where it goes. Co tak pies zagląda? Co pies zagląda? Przyszedł popatrzeć na zakupy? Chyba tak, co? Moi drodzy, ja się biorę za takie porządkowanie kosmetyków, znaczy żeli, podprysznic i takich innych rzeczy i przecież ja wam nie pokazałam tego, co kupiliśmy w DM-ie, prawda? Także wam pokazuję. Żeli, podprysznic było dużo więcej, ale podzieliliśmy się z rodzicami, także tutaj mamy... Te cytrynowe, limonkowe nie jestem przekonana, ale na przykład mydło już z tej serii pachnie bardzo ładnie, także mam nadzieję, że będzie ok. Później mamy jakiś elegancki różany, później jakiś zamrożona wanila, później Magical Team, to coś dla dzieci, to chyba Radosa wziął. Tutaj nie wiem, brzoskwinia, wygląda mi jak kwiat wiśni. Mrożona truskawka. Taki wzięłam serum z Lavery. Uwielbiam pielęgnacje z Lavery. Proste składy, organiczne, bionaturalne, także zobaczymy, może się sprawdzi. Takie serum, jak widzicie, anti-pollution to jest i to jest nawilżające. Później mamy taki tutaj spray z różą. Mimo, że nie lubię róży, to dla przesuszonej, przeczerwienionej skóry jest to dobre. Z tej samej serii, takiej chyba różanej, albo to jakiś storczyk w sumie jest, tak? Mam peeling, wziąłam sobie peeling do twarzy, też taka pomadka,
ponoć też bardzo dobry skład, czytałam bardzo dobre opinie. I dwie sole do kąpieli. Tutaj taka zimowa, już powinnam ją wykorzystać. Nie wiem, na co czekam. I tutaj taka Goodbye Stress. No i chyba Wam pokazywałam tą paletkę z, moi drodzy, z Essence. Chyba Wam pokazywałam, jeszcze folii nie ściągam, ale dobra, otworzę jeszcze raz. Dalej jej jeszcze nie używałam. Ale zobaczcie na to. Ona jest po prostu przepiękna. Czy Wy to widzicie? To jest po prostu jakiś cudo, jest jeszcze folia na tym, to na się skrzy. Ale na razie jej nie chcę otwierać, bo... No bo wiecie, że mam dużo ulubionych paletek, także może ją komuś sprezentuję, ale no po prostu jest piękna. I takie właśnie były moje zakupy w DM-ie. Nic więcej nie chciałam kupować. Głównie się właśnie napaliłam na żele. Nic więcej nie chciałam kupować. A w sumie tak dużo tutaj nie ma moim zdaniem. Żele, wiecie, schodzi nam tak półtora, zależy. Półtora, dwa żele miesięcznie, także wcale tutaj dużych zapasów nie ma. Ale zobaczcie, jakie kolorowe te zakupy są. Teraz mam jakieś w użyciu, ale też mieszam z The Body Shop, bo jakoś, nie wiem, nudzą mi się żele pod prysznic. Oszustwo, moi kochani, bo jeszcze kupiliśmy taki płyn do kąpieli, jak widzicie, Winter Wonderland i to też jest taki zimowy zapach, też oczywiście wegański, z kardamonem i tutaj, jak widzicie, design, nie wiem, czy to była jakaś specjalna wersja, ale jest napisane Design in Berlin by Sophie, także jakaś Sofia to opakowanie tutaj zaprojektowała. No po prostu te opakowania, moim zdaniem, mistrzostwo świata. Wieczorny rytuał to kilka orzeszków znowu pistacjowych. I Dragon's Den leci w telewizorze. Bardzo, bardzo lubię. Jak nie wiem za bardzo, czy jest ten program w Polsce. Chyba też jest. Ludzie przychodzą ze swoimi pomysłami do inwestorów z nadzieją, że będą z nimi współpracowali, że dostaną ich porady. Wiecie, pieniążki oczywiście za jakiś tam procent. Także bardzo, bardzo fajny program. Dużo fajnych rzeczy z tego, co zauważyliśmy, wybiło. Dużo ludzi z fajnymi pomysłami się wybiło na tym programie. Prawda, Radosław? Na Dragon's Den żeśmy bardzo dużo widzieli, także... Fajnie, że jest taka możliwość pokazania się i zrobienia czegoś takiego, moim zdaniem. Moi drodzy, lecę spać. Mówię cicho, bo Radek już śpi. I powiem Wam, że tyle, co się dzisiaj napłakałam przez tą Australię i te wszystkie zwierzątka, to po prostu głowa mała. Także trzymajmy wszyscy kciuki, żeby to jak najszybciej się zakończyło. A Wam za dzisiaj dziękuję. I do następnego razu. Buziaki.